Następnym problemem, który zauważamy w okulistyce weterynaryjnej u starszych psów, jest oczywiście zaćma soczewkowa, popularnie zwana kataraktą. Dochodzi po prostu do nieprzezierności soczewki w wyniku różnych chorób, na przykład cukrzycy bądź zapalenia bądź zmian pozapalnych związanych z zapaleniem błony naczyniowej, jak również do zaćmy soczewkowej u zwierząt może dojść w wyniku chorób siatkówki. Zła praca enzymatyczna siatkówki, zła praca enzymatyczna wnętrza gałki ocznej może spowodować, przy właśnie chorobach genetycznych siatkówki, może spowodować to, że po kilku latach od wystąpienia problemu z siatkówką również dochodzi do zaćmy soczewkowej. Stąd też bardzo ważne jest przed podjęciem decyzji o operacji zaćmy soczewkowej możliwość sprawdzenia funkcjonowania siatkówki. Wspominałem o badaniu elektroretinograficznym, które u nas w Polsce nie jest jeszcze tak szeroko dostępne, żebyśmy mogli je w weterynarii wykorzystywać, ale naprawdę warto byłoby przed każdą decyzją dotyczącą operacji zaćmy soczewkowej takie badanie wykonać, zwłaszcza u ras, które są predysponowane do wystąpienia chorób genetycznych siatkówki. Czyli mam tutaj na myśli pudle i sznaucery miniaturowe, bo u nich najczęściej właśnie dochodzi do powstawania zaćmy soczewkowej związanej z chorobami siatkówki. W każdej innej rasie pojawiająca się zaćma soczewkowa u starszego zwierzęcia jest, tak jak mówię, na szczęście już w naszych warunkach operowalna, nieleczalna w sensie farmakologicznym, ale jest operowalna. Mamy możliwości usunięcia zaćmy soczewkowej, może nie każdego rodzaju, tutaj jak gdyby trzeba będzie decydować o tym bezpośrednio udanego u każdego już osobnika, ale w większości przypadków tak, włącznie nawet z wprowadzaniem sztucznych soczewek bezpośrednio do gałki ocznej. Takie możliwości już mamy. Wykorzystujemy już w tej chwili aparat zwany fakoemulsyfikatorem, czyli aparatem do bardzo mało inwazyjnego usunięcia soczewki z bardzo małego cięcia rogówki, mniej więcej 3-3,5 mm cięcia. Jesteśmy w stanie usunąć całą zaćmiałą soczewkę i w to miejsce wprowadzić sztuczną. Problem zaćmy soczewkowej pojawia się najczęściej u zwierząt kilkuletnich, mniej więcej zaczyna się ten problem od wieku 8-9 lat, ale najczęściej powyżej 10 roku życia. To jest pies, u którego mamy złożony problem zaćmy soczewkowej, dlatego że w oku prawym tego zwierzęcia widzimy całkowitą zaćmę soczewki, natomiast w oku lewym oprócz zaćmy tejże soczewki mamy również zwichnięcie tej soczewki. Soczewka w momencie, kiedy ulega zaćmie, robi się coraz bardziej twarda i coraz bardziej ciężka. W związku z powyższym dosyć łatwo dochodzi do zerwania ciała rzęskowego, które podwiesza soczewkę we wnętrzu gałki ocznej. Bardzo często przy gwałtownym skoku, gwałtownym ruchu zwierzęcia może dojść do zerwania, do urwania soczewki, która zaczyna się po prostu wtedy przemieszczać. Może ona się przemieścić w głąb gałki ocznej, do ciała szklistego, ale również niestety może ona się przemieszczać do komór przednich oka, czy do komory tylnej, komory przedniej gałki ocznej. Jeśli dochodzi do zwichnięcia soczewki, to wtedy musimy wykonać zabieg operacyjny natychmiastowego usunięcia intrakapsularnego całej soczewki. Tu również jest przykład zaćmy soczewkowej, zaćmy, którą miałem przyjemność operować u wilka grzywiastego przywiezionego aż z zoo w Płocku. Wilk ten nie dawał sobie rady w stadzie ze względu na to, że był traktowany po prostu jako już osobnik gorszy, osobnik o gorszych możliwościach fizycznych. W związku z powyższym był bardzo mocno atakowany przez stado. Podjęto decyzję o operacji tego wilka. Operacja bardzo ładnie się udała. Wilk wrócił na swoje miejsce. Z tego co wiem, to chyba w tej chwili nawet został wyeksportowany do zoo w Berlinie. Daje sobie radę, wszystko jest w porządku. Ale mówię, zaćma, typowa zaćma soczewkowa, którą bardzo ładnie widać, uniemożliwiała mu normalne funkcjonowanie. Następny przykład i zaćmy, i zwichnięcia, to o czym wspomniałem. Cała soczewka, jak widać, jest zaćmiała i urwana ze swojego naturalnego miejsca, czyli jest przemieszczona dosyć mocno w tej chwili przyśrodkowo. Bardzo często zdarza się tak, że u zwierząt starszych mamy połączenia kilku chorób. Mianowicie mamy połączenie na przykład zaćmy soczewkowej z jaskrą. Wtedy dochodzi do powiększania się gałki ocznej, czyli gałka oczna zaczyna
troszeczkę powiększać swoją objętość w wyniku bardziej lub mniej zaawansowanego wolo-ocza. Wtedy rozciąganie ciała rzęskowego w wyniku wolo-ocza powoduje bardzo łatwe i szybkie urwanie soczewki i przemieszczanie się jej albo do ciała szklistego, albo do komory przedniej czy tylnej oka. Wtedy też niestety musimy taką soczewkę dosyć szybko usuwać intrakapsularnie, żeby nie powodować przede wszystkim dyskomfortu fizycznego zwierzęcia. Przy okazji zdarza się, że problem jaskry w momencie, kiedy poddamy oko operacji, również łatwiej nam potem je skontrolować. Ale to nie zawsze tak jest. Tak wygląda soczewka, psia soczewka po usunięciu jej intrakapsularnie, czyli po usunięciu razem z całą torebką soczewki w momencie, kiedy doszło do jej zwichnięcia i przemieszczenia się do komory przedniej gałki ocznej. Również następny przykład psa przygotowywanego już do zabiegu operacyjnego. Też widzimy całą soczewkę zaćmiałą. Jest to już zaćma naddojrzała z bardzo charakterystycznymi wżerami w strukturze kory soczewki, o czym świadczą te wżery, o tym, że już mamy tą zaćmę naprawdę mocno, mocno dojrzałą. I tutaj również mamy psa z bardzo mieszanym problemem. Mianowicie w oku lewym tego zwierzęcia widzimy dosyć mocno zaawansowaną zaćmę soczewkową, która zabiera już mu możliwości widzenia, a w oku prawym zauważamy same początki tejże zaćmy. Ten pies na to oko jeszcze ma prawo widzieć. Widzimy refleks siatkówkowy wydobywający się z głębi oka. Jest to typowy przykład zaćmy pozapalnej. Doszło u tego psa do bardzo silnego zapalenia błony naczyniowej gałki ocznej, gdzie w tym oczku doprowadziła to zapalenie już do zaćmy całkowitej, w tym oku do częściowej. Jeśli uda się szybko zdiagnozować ten problem i wyleczyć zapalenie błony naczyniowej gałki ocznej, wtedy możemy myśleć o uratowaniu wzroku zwierzęcia i nie ma potrzeby, nie ma konieczności wtedy wykonywania zabiegu operacyjnego. Inną chorobą, która jest dosyć często zauważana przede wszystkim przez właścicieli zwierzęcia, to jest nukleoskleroza soczewek, czyli tak zwane starcze stwardnienie soczewek. Wraz z wiekiem zwierzęcia dochodzi do pogrubienia troszeczkę i stwardnienia torebki soczewki. Soczewka, jak pamiętamy, składa się z dwóch warstw, z torebki i z jej wnętrza, czyli z kory. I u zwierząt powyżej 10 roku życia dochodzi do stwardnienia torebki. Promienie świetlne przechodząc przez tą lekko stwardniałą torebkę soczewki załamują się, przez co właściciel zauważa wewnątrz gałki ocznej szary, odbijający troszeczkę przedmiot. W większości przypadków właściciel rozpoznaje to jako zaćmę i natychmiast zgłasza się tym do nas, do lekarzy weterynarii. Na szczęście nukleoskleroza nie zabiera możliwości widzenia zwierzęcia. Soczewka jest całkowicie transparentna, natomiast jedyny problem, jaki nukleoskleroza soczewek u zwierząt stwarza, to jest problem akomodacji oka, czyli możliwości przestawiania się układu optycznego całej gałki ocznej z widzenia bliskiego na widzenie dalekie, ponieważ związane jest to właśnie z kształtem soczewki. Stąd też zwierzę, które ma nukleosklerozę soczewki, jeśli coś ogląda, próbuje patrzeć na coś, co jest tuż przed nim, a następnie zawołamy go z odległości, nie wiem, 50 metrów, to zwierzę musi podnieść głowę i poczekać, aż układ optyczny nastawi się po prostu na odpowiednie tutaj warunki, żeby mógł oglądać z większej odległości. To jest jedyna przeszkoda, jedyna trudność, jaką nukleosteroza starszemu zwierzęciu stwarza. Także tak jak mówię, nie jest specjalnie dużym problemem dla zwierzęcia. Nie ma na to leczenia, nie podejmujemy tutaj żadnych prób leczenia. Z mojego doświadczenia zauważyłem, że nukleoskleroza soczewek nie przeradza się w zaćmę, czyli nie ma tendencji ta soczewka do tego, żeby stać się soczewką nieprzezierną, zaćmiałą. Oczywiście nie można uogólniać, dlatego że w każdej chwili może zdarzyć się zapalenie błony naczyniowej, w każdej chwili może pojawić się jakiś problem wewnętrzny gałki ocznej, ale w większości przypadków nie ma jak gdyby z tym większego problemu. Następny problem, który zauważamy częściej u zwierząt starszych niż u zwierząt młodszych, to jest jaskra, czyli nadmierny wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego
w oku psim czy w oku kocim. Częściej w oku psim niż w oku kocim. Oko kocie dosyć ładnie rekompensuje sobie wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego powiększaniem gałki ocznej, czyli wola oczem, przez co kot z jaskrą mniej cierpi niż pies, który ma jaskrę, dlatego że dochodzi wtedy do naprawdę dosyć dużego bólu głowy po tej stronie, gdzie dane oko choruje. Jaskra, najprościej mówiąc, polega na tym, że większa ilość płynu cieczy wodnistej przedostaje się do wnętrza, do gałki ocznej, niż jest odprowadzana przez kąt przesączania w kącie tęczówkowo-rogówkowym. U zwierząt, u psów jest troszeczkę inna etiologia powstawania jaskry niż u ludzi. Stąd też niestety mamy dużo większe problemy z leczeniem, dużo większą trudność z leczeniem jaskry niż u ludzi. Jest to naprawdę trudna dla nas, dla lekarzy weterynarii choroba. Na szczęście mamy na rynku już naprawdę dobre leki i możliwości leczenia operacyjnego również jaskry. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby zwierzę nie cierpiało. Zależy nam na tym, aby uzyskać dobrostan zwierzęcia. A dlaczego tak mówię? Dlatego, że niestety my, lekarze weterynarii, najczęściej problem jaskry diagnozujemy wtedy, kiedy jest on już mocno zaawansowany. Dlatego, że właściciel zwierzęcia zauważa ten problem, jeśli on już dosyć długo trwa. Początków jaskry, czyli początków wzrostu ciśnienia, właściciel nie zauważa, ponieważ pies tylko troszeczkę inaczej może się zachowywać. Ogólnie może być mniej ruchliwy, mniej chętny do zabawy, co właściciel często bierze na karb zupełnie innych rzeczy, a nie akurat związanych bezpośrednio z samą gałką oczną. Stąd też my, mówię, najczęściej dostajemy zwierzę w momencie, kiedy ciśnienie wewnątrzgałkowe już jest naprawdę, naprawdę bardzo wysokie. Często jest za wysokie, żebyśmy mogli myśleć o uratowaniu siatkówki, ponieważ trwająca powyżej 48 godzin zbyt duże ciśnienie, trwająca jaskra może spowodować i najczęściej powoduje nieodwracalne zmiany na siatkówce związane właśnie z bardzo silnym jej uciskiem, napieraniem cieczy wodnistej, ciała żylistego na siatkówkę. Stąd też, tak jak mówię, najczęściej pozostaje u nas problem walki z bólem, walki oczywiście z ciśnieniem. Czasami jest za późno, żebyśmy myśleli o ratowaniu wzroku zwierzęcia. Aczkolwiek zdarzają się takie sytuacje, że dostajemy jaskrę w bardzo wczesnym etapie tej choroby i wtedy mamy możliwość również walki o to, żeby to zwierzę mogło widzieć, żeby siatkówka nie uległa całkowitej degeneracji. To jest typowy wygląd oka z jaskrą. Tak się najczęściej problem zaczyna, czyli dochodzi do bardzo silnego nastrzykania naczyń krwionośnych nadtwardówkowych. Bardzo charakterystyczny jest ich przebieg, jak również dochodzi dosyć szybko do zmian w wyglądzie rogówki. Rogówka robi się mocno mętna. Bardzo charakterystyczne potem pojawiają się popękania błony descemeta w postaci takich rys na terenie całej rogówki. To również jest wygląd oka z jaskrą, oka jaskrowego, gdzie proces trwa już naprawdę długo. Oprócz przekrwienia naczyń nadtwardówkowych również dochodzi do neowaskularyzacji rogówki, czyli do wnikania naczyń krwionośnych na teren rogówki, zarówno powierzchownych, jak i głębokich. Do bardzo silnego zmętnienia rogówki dochodzi, do popękania błony descemeta. Rogówka zostaje po prostu rozciągana i pęka jej wewnętrzna struktura w wielu, wielu, wielu miejscach. I z tego co pamiętam, to jest to oko Bigla, który w pewnym momencie miał ciśnienie wewnątrzgałkowe o wartości 80 mm słup rtęci, a przypominam, że prawidłowe ciśnienie wewnątrzgałkowe u psa powinno być między 15 a 30 mm słup rtęci. Pomiaru ciśnienia dokonujemy przy użyciu tonometrów. Mamy do dyspozycji tonometr Schiotza albo do dyspozycji tonometr aplanacyjny, czyli tonopen. Te dwa rodzaje tonometrów najlepiej sprawdzają się w diagnostyce zwierząt. Jest to łatwy pomiar, który należałoby wykonywać przy każdym podejrzeniu wzrostu ciśnienia.
To również jest oko już z bardzo długotrwającą jaskrą, ze zmianami następowymi wewnątrz gałki ocznej. To, co się dzieje tutaj na rogówce, czyli ta neowaskularyzacja rogówki, jest dosyć silna, jak widać. Natomiast w środku doszło również do bardzo silnego obrzęku tęczówki. Dochodzi również do zaćmy soczewkowej w wyniku długotrwającego procesu zapalnego. Ale oko takie, ponieważ jest to ten sam pies, który był na poprzednim slajdzie, tylko parę miesięcy później, w wyniku leczenia farmakologicznego, ciśnienie w tej chwili jest na poziomie 20 mm subartęci, pies ten nie cierpi. Zmiany następowe w oku następują, natomiast zwierzę zupełnie ma zachowany w tej chwili dobrostan. Jeśli chodzi o leczenie farmakologiczne, to tak jak wspomniałem, możliwości leczenia są duże. Jeśli chodzi o leczenie chirurgiczne, w naszych polskich warunkach troszeczkę jesteśmy ograniczeni niestety finansami, dlatego że mamy możliwość wszczepiania implantów wewnątrz gałkowych, konkretnie do komory przedniej oka, które mają za zadanie te implanty odprowadzać na zewnątrz gałki ocznej nadmiar cieczy wodnistej znajdującej się wewnątrz gałki ocznej. Zabieg technicznie nie jest trudny, natomiast najczęściej właściciela odstrasza cena samego implantu. Ostatnio zatrzymaliśmy się na etapie 400 euro za sam implant, także jest to dosyć wysoka cena, często właściciel się na to po prostu nie decyduje. Następna grupa, dosyć często głównie u starszych zwierząt spotykanych problemów okulistycznych, to są nowotwory. Tak jak wszędzie, na całym ciele, w różnych miejscach psiego czy kociego ciała, również i na terenie gałki ocznej, zarówno struktur towarzyszących, struktur typu powieki, spojówki, tak również i sama gałka oczna może ulegać procesom nowotworowym. Leczenie najczęściej jest leczeniem chirurgicznym, skorelowanym często z leczeniem chemicznym, czyli z chemioterapią. Coraz częściej właściciele decydują się w tej chwili na połączenie tych dwóch metod leczenia i coraz lepsze mamy efekty, coraz lepsze wyniki tego leczenia. To jest typowy nowotwór powieki. Tutaj pojawiają się zmiany na powiece dolnej. U zwierząt najczęściej histopatologicznie rozpoznawane są dwa rodzaje nowotworów. Jest to albo czerniak, albo brodawczak. Jeden i drugi z w miarę dobrymi efektami udaje się leczyć. Następny nowotwór już gałki ocznej, nowotwór tęczówki. Jest to czerniak wywodzący się właśnie z tęczówki. Jak widać, dosyć mocno zaawansowany. Tutaj właściciel wykazał się naprawdę dosyć dużą cierpliwością, żeby wyhodować aż tak dużą zmianę wokół swojego psa. Niestety taki nowotwór nadaje się już tylko i wyłącznie do usunięcia razem z całą gałką oczną. Tutaj musimy się już decydować na enukleację. Następna zmiana nowotworowa dotycząca już samych spojówek. Ta zmiana wywodzi się ze spojówki trzeciej powieki. Tutaj histopatologicznie różne zmiany są rozpoznawalne. Ten akurat nowotwór, który został poddany badaniu histopatologicznemu, rozpoznanie był mięsak. Trudny do leczenia, ale póki co pies ma się dobrze i żyje sobie w komforcie. Następna zmiana nowotworowa również na spojówce, bardzo charakterystyczna. Tutaj nie było robione badanie histopatologiczne, więc nie mamy potwierdzenia, jaka jest to zmiana. Natomiast bardzo charakterystyczne i znamienne dla tego przypadku jest to, że pies ten został sprowadzony do Polski przez internet ze Stanów Zjednoczonych. Pani kupiła go przez internet, prawdopodobnie zdjęcie psa było robione z drugiej strony. Z drugiej strony zwierzęcia, czyli lewe oczko było prawdopodobnie fotografowane. Pani takiego psa odebrała na lotnisku. Na szczęście udało się tego psa zoperować, usunąć tę zmianę nowotworową. Wiem, że do dnia dzisiejszego pies żyje sobie na Mazurach we wspaniałej formie. Metodą z wyboru do usuwania takich zmian, czyli zmian na spojówkach bądź zmian na skórze powiek, u zwierząt jest kriodestrukcja. Zdecydowanie jest to najlepsza metoda usuwania takich zmian, zwłaszcza zmian na powiekach, dlatego że dzięki tej metodzie nie zaburzamy
układu anatomicznego powiek w stosunku do gałki ocznej. Powstająca blizna po zabiegu kriodestrukcji powoduje to, że zarys, długość powieki pozostaje taka sama. W momencie, kiedy operujemy, możemy nieopatrznie niestety zmienić układ powieki w stosunku do samej gałki ocznej. Następna zmiana nowotworowa, która pojawiła się u jamnika w przyśrodkowym kącie oka, dotyczyła zarówno spojówek, jak i dotyczyła skóry powiek, górnej i dolnej. Zmiana rosła w zastraszającym tempie, zmieniała się dosłownie z dnia na dzień. Zmiana ta była poddawana mieszanemu leczeniu, chirurgiczno-chemioterapeutycznemu. Niestety nie udało się uratować tego psa. Tak jak mówię, mimo naszych szczerych wysiłków, tak szybki był rozwój zmian, że niestety psa trzeba było uśpić. Jest to w rozpoznaniu histopatologicznym, był to mięsak również. Następna zmiana wywodząca się również z terenu tęczówki, jest to również rozpoznanie histopatologiczne, czerniak tęczówki. Jak Państwo widzicie, on jest dosyć mocno był schowany pod górną powieką. Niezbyt często właściciel zagląda pod górną powiekę zwierzęcia, więc dlatego dosyć mocno się ta zmiana rozwinęła. Zmianę tę usunęliśmy tylko i wyłącznie miejscowo, bez usuwania gałki ocznej. Jak na razie jest dobrze. Czekamy na efekty, co będzie dalej. I następna zmiana nowotworowa dotycząca całej tęczówki, to jest kot. Cała tęczówka, jak widać, jest objęta zmianą nowotworową, z tym, że jest to traktowane jako łagodna zmiana nowotworowa dotycząca tylko tutaj hiperpigmentacji tęczówki. Przez dłuższy czas udawało się kontrolować tę zmianę farmakologicznie, utrzymując oko w dobrostanie. Niestety w pewnym momencie doszło do bardzo silnego rozmiękania rogówki i trzeba było całą gałkę oczną usunąć. Niestety w większości przypadków nowotwory gałki ocznej kończą się enukleacją. Należy pamiętać, że wewnątrz gałki ocznej najczęściej rozpoznawane są czerniaki. W związku z powyższym możliwości przerzutów czerniaka na teren całego organizmu są dosyć duże. W związku z powyższym, im szybciej usunie się taką zmianę z organizmu, tym większe, lepsze rokowanie jest na następne lata zwierzęcia, że nie dojdzie że nie doszło i nie dojdzie do przerzutów ogólnoustrojowych. Oczywiście przed wykonaniem takiego zabiegu zawsze należy sprawdzić, zrobić badania ogólne, badania rentgenowskie płuc, czy już tych przerzutów w organizmie nie mamy, po to, żeby nie robić tylko sztuki dla sztuki. Pamiętajmy, że określenie zwierzęta starsze może być bardzo różnie pojmowane. 6-letni dog niemiecki będzie już naprawdę mocno starszym psem. Natomiast 14- czy 15-letni pudel to jeszcze jest pies, który może i ma prawo jeszcze długo żyć. W związku z tym zawsze musimy przed podjęciem decyzji o leczeniu danego schorzenia okulistycznego pojawiającego się u zwierzęcia starszego mieć również i to na względzie. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że naszym podstawowym zadaniem lekarzy weterynarii jest dbanie o dobrostan zwierzęcia. Jeśli operacja, którą możemy wykonać, przyniesie temu zwierzęciu ulgę w życiu, nie patrzmy na to, ile to zwierzę ma lat, nie patrzmy na to, że jest to nastoletni pies. Ten pies ma prawo żyć i nawet jeśli będzie żył następne pół roku, to jest dla niego i dla właściciela to jest naprawdę wielki przedział czasowy. Stąd też jeśli ogólny stan zwierzęcia na to pozwala, uważam, że należy wykonywać takiego rodzaju operacje, które przyniosą zwierzęciu po prostu ulgę w jego życiu. Stąd też nawet operacja zaćmy, która wydaje się być operacją kosmetyczną, bo operacją przywracającą wzrok zwierzęcia. Zwierzę teoretycznie może żyć bez wzroku. Też uważam, jest bardzo wskazane. Szybciutko powiem, miałem taki przypadek, gdzie przyszła pani do mnie z 18-letnim pudlem, który miał zaćmę od 10 lat i prosiła o wykonanie takiego zabiegu. Wykonałem ten zabieg, zapytałem się, po co to robiła. Okazało się, że pani powiedziała, że chciała, żeby jej pies na koniec swojego życia ją mógł zobaczyć. Pies żył 3 miesiące. Pani była szczęśliwa.